zarys ogólny. Po powrocie ze szpitala Meksikano wrócił do swojego domu w średnim stanie, zmuszony do lekkiej diety. Jan Rodo robi się coraz bardziej roszczeniowy odnośnie paczek i ich zawartości, a na lajtach dość często narzekał na ludzką pazerność, ukuwając typową odpowiedź na każdego donata: daj więcej! Cała szkolna zaczęła otrzymywać liczne paczki ze śmieciami w ramach pewnej odpowiedzi na tą roszczeniowość. 4 maja, kiedy Meksykano przebywał w szpitalu, Conan przeprowadza tak perfidnie podstępny atak, występując z expose w kierunku matki Meksyka, by ta wyrzuciła go z domu, zapewniając, że jeżeli to zrobi, to on się nią zaopiekuje i oczywiście będzie jej pomagać na wszelkie możliwe sposoby. Chciałem powiedzieć o pani Barbary, która mieszka na Boboli 10. Szanowni Państwo, widziałem naocznie, pani Barbara kosiła trawę, kosiarką kosiła trawę. Na własne oczy ja widziałem i mam świadkę na to, a syn wyrodny, bo inaczej nie mogę powiedzieć, tylko wyrodny całkowicie, chlał na lajcie, chlał browary i chlał wódeczkę. Bo nie wyszedł pomóc dla matki, żeby wziął kosiarkę i skosić trawę. To taki pytam Meksykanom, pytam ciebie, to taki jesteś synem? A jak byłeś mały, to twoja mama, zawsze mówisz, że za mamę idziesz murą. To jak za mamą idziesz swoją Barbarą murem, to ci powiem, bierze się kosiarkę, mama siedzi sobie przy stoliczku, herbatkę pije, albo kawkę, albo ciasteczkę je, albo czekoladkę je, a syn wyrodny powinno wziąć kosiareczkę i kosić trawę, ani chlać. Jest co, synie wyrodny, bo już inaczej do ciebie nie mogę przepowiedzieć. Mama ma prawie 70 lat ma i powiem tobie, wyrodny synie, nie tak się robi z mamą. Zapytałem mamę, kiedy ciebie wyrzuci. Powiedziała, jak będzie czas, to wyrzuci. Nie. Ja napiszę do mamy list, skieruję pismo wyżej, bo masz kartę niebieską założoną. Miałeś już termin opuszczenia domu. Miałeś jak najprędzej opuścić chałupę, żeby ciebie nie widzieli ludzie tutaj zamieszkałego. Nie masz prawa się znęcać się. Nie masz prawa się znęcać się nad swoją mamą ukochaną z tego powodu, że mama w latach 70. musi mieć spokój, radość i szczęście. Ja mogę się opiekować twoją mamą do śmierci. Kosiarkę na mnie włączyć i skosić trawę od twojego domu do ulicy. Widziałem na własne oczy. Torby dźwigała, a ty zawsze nie, moja mama nie dźwiga. Jakże nie dźwiga, jak ja wiedziałem. A ty mówisz, że twoja mama, przepraszam bardzo pani Barbaro, wybacz pani, ale twój to syn powiedział, że jesteś jak laleczko, możesz dźwigać. Nie, nie tędy droga będzie dla twojego wyrodnego syna. Prowadzić to? To jak ty w tamtym roku kusiłeś, to chyba ja przewód cały wszystko przyjmowałem, a chyba nie będziemy kosiarki dwóch ciągać. No, Jareczku, opamiętajcie to tak. Chyba ty chcesz się powiesić, bo matka ciebie z domu ma wyrzucić. To tak, ale nie ja. Będziesz karany za to. Za fałszerstwo, za kłamstwo, obłudę, wzywanie pod mój dom radiowozu i policjantów. Meksykano, śmieję się do ciebie, że ty chlasz browarki i seteczki, a ja chlam 2%. Bojaj, aż pękam od łódeczki. Od 8 maja na filmach wyraźnie słychać pogarszający się stan Krzysztofa, a major po powrocie z banku chodzi całutki zesztywniały jak kołek. Dodatkowo elektrownia po 5 miesiącach niepłacenia odcięła prąd na szkolnej, więc mieszkańcy musieli się wykosztować, by opłacić zaległe rachunki i oczywiście wznowienie.
dochodzi do standardowej kłótni o pieniądze i wkurzony major ucieka do lasu, natomiast Meksyk dochodzi do siebie po powrocie ze szpitala i ripostuje Krzyśka. Że martwicie się o mnie i tak dalej, ja was zlewam. Nie, to nie jest tak, że ja was zlewam, ponieważ słuchajcie, ja potrzebuję dużo odpoczynku i spokoju. Naprawdę, dlatego te materiały takie trochę są naciągane i tak dalej, nie? Potrzebuję spokoju. Ja więcej dnia śpię, ewentualnie przejdę się do Zodiaka i z powrotem, bo mi jest ciężko nawet chodzić, słuchajcie, nie? Ale no to sam się dorobiłem tego. Sam tego chciałem, nie? Że oni już się zachowują jak małe dzieci. Jak dosłownie, jak słuchajcie, jak małe dzieci, bo te rozpaczkowywanie paczek, ta cała radocha, gdzie potem to spełza na niczym. Czyli nie ma tej radochy, bo okazuje się, że tam połowa to złom jest, nie? Coś gdzieś się to wszystko pogubiło, słuchajcie, wiecie? Nie wiem czemu. U mnie też to się pogubiło, ale u mnie pogubiło się to przez tą chorobę. Ja naprawdę byłem w szpitalu, naprawdę przed szpitalem bardzo źle się czułem, naprawdę bardzo źle się czułem, aż zmusiłem się sam do tego, żeby wezwać karetkę. Sam wyzywałem. Dlatego, słuchajcie, nie oczekujcie ode mnie teraz, że wyszedłem i nagle już będę robił pajacyki, nie? Bo tak się nie da, no. Nie da się, ja muszę się wykurować i to porządnie. A teraz odniesiemy się do pana K, do tego śmiecia. Do tego śmiecia, do pana K. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Pan K wykorzystał sytuację, że właśnie ja byłem w szpitalu prawdopodobnie wtedy, jak niby on widział, że moja mama kosi. I po pierwsze, panie K, nie wpierdalaj się pan w moje życie osobiste, bo to nawet nieładnie. Wyobraź sobie, pan K, że moja mama lubi kosić. Lubi kosić, no lubi. Natomiast pana nienawidzi. I może się pan zapytać jej. Pan nie ma wstępu tutaj nawet. Żadnego. To jest decyzja mojej mamy. Moja mama pana nie chce tu widzieć na własne oczy. Rozumie pan? Dotarło do tego móżdżku pojebanego malutkiego? Kurwa, bo brzuch wielki, ale móżdżek to taki, kurwa, chyba masz. Może nawet mniejszy. Jak orzeszek, ale pistacja chyba. Dotarło do tego mózgu? Odpierdol się, człowieku, od mojej rodziny. Pilnuj tam siebie, swojej rodziny. Tej świętej swojej trójcy pilnuj. Bo i tak już wszyscy cię już warypią w dupę, kurwa, a ty mówisz, że jest pięknie, fajnie i wesoło. Skąd ty wiesz, jak ja traktuję matkę? Czy ty siedzisz u mnie w domu? Gdybym miał się wyprowadzić i traktowałbym ją źle, już dawno bym się wyprowadził, bo byłby wniosek. A jeżeli nie ma wniosku, to znaczy, że te mamy jest za mną, bo jak wróciłem ze szpitala, to też zaczęła mi pomagać, słuchaj. Pajacu ty jebany. Bo już inaczej nie mogę powiedzieć o tobie. Ty takie afery wyciągasz, jakieś kurwa, jakieś bzdury totalne. Weź naprawdę, ty zacznij się leczyć. Ja ci odstąpię parę leków swoich. Mówisz, że ja jestem wyrodnym synem. Chłop, kurwa, ja daję na mieszkanie, daję na prąd, daję, kurwa, na światło, częstuję owocami, warzywami. Lodówkę mam zajebaną i to ja zrobiłem. Bo dla ciebie to zrobili widzowie. Bo żeby nie widzowie, to byś miał goło i wesoło. A to ja zrobiłem, ja wszystko kupiłem. Lodówkę mam tak zajebaną, że chyba nie ma gdzie wcisnąć nawet bananów. No ale cóż, przecież ty wiesz lepiej. Konon wszechwiedzący, no o tak bym powiedział. I teraz dobra, teraz ripostujemy. A ty powiedz mi, jak ty dbałeś o swoją matkę? Bo moja matka nie chodzi z siniakami, nie chodzi z niczym. Ma wszystko co chce, bierze co chce, ile chce, jak chce. Nie wiem. A ty co? Nie powiesz? Zaprzeczysz? Pamiętaj. Pamiętasz tego poskrobku, co mieszkał koło ciebie jako sąsiad? Pamiętasz, jak otrułeś mu psa z strychniną do szczurów? Bo tam jeszcze świnie karmiłeś? No, pamiętasz to czy nie? Wyłgasz się? Wyłgasz się. Powiesz, że nie, absolutnie tak nie było. Tylko, że pamiętasz, że ten pies miał sekcję zwłok i to wykazało, że od ciebie strychnina poszła do niego na podwórku. Nie wiem, czy ty ją wrzuciłeś, czy ona tam wpadła samoistnie. W każdym razie, kurde, gościu, zlikwidowałeś jednego psa. Teraz mało brakowało, zlikwidowałbyś drugiego psa i ty jesteś gospodarny? Ty jesteś, kurwa, ty jesteś nikim. Zerem. Siedzisz, dłubiesz w nosie, kurde, o tak o. Dobrze, że jeszcze nie oblizujesz tego palca. Siedzisz, dłubiesz w nosie. Kiedy ostatnio kosiłeś? Weź mnie, kurwa, nie załamuj, ty. Dwie lewe ręce, tyle. Ty wszystko umiesz.
Wziąłeś się za kurwa za koszenie? Co zrobiłeś? Kabel skosiłeś. Jesteś nieudacznikiem, po prostu jesteś nieudacznikiem. Jesteś dnem nieudacznikiem i nic nie umiesz robić. Nic porządnie. Jak twoja ta łazienka po malowaniu wygląda? Do tej pory 2 lata minęły, okna niewyczyszczone z farby. Gościu, o czym ty mówisz? No. Jeszcze raz powtarzam. Moja matka nienawidzi cię i twoja noga tu nie stanie nawet, żebyś się srał. Nienawidzi cię, nie stanie tu twoja noga, ponieważ jesteś zwykłym prostakiem i debilem. Żadnym warmaninem, bo kurwa sprowadziłeś tu się, jak miałeś 12 lat. Kurwa, gdzie ty miałeś tu dziewczyny? Chłopie, ja tu całe życie żyję. Gdzie ty miałeś dziewczyny? Chyba konia waliłeś sobie. I to tyle, co ty miałeś dziewczynę. No, taka prawda, no. No, tylko że ty się nie przyznasz, bo ty myślisz, że ty jesteś wielkim panem i władcą. Nie, jesteś dnem. O tak o. Tak Cezar, już Cezar by pokazał na arenie na ciebie. No, ja tak samo robię. O. Do pana Strusia się odniosę. Widziałem ten materiał, kiedy wysłał Konona. Bo jakże zacny bigos. No bo samemu się nie chciało robić przecież, nie? Gdzie chyba nawet nie wiem, czy się podzielił z Kononem, ale to mniejsza większość. Oczywiście Konon jako sługus poszedł, przyniósł. No i tutaj Struś poruszył mój temat. Ten padalec jeden poruszył temat mój, że a dobra, bo ja tylko piję i w ogóle nie. No i się doigrałem. Dobra, okej, ty. Słuchaj, Struś, to jest moja sprawa, co ja zrobiłem, czego nie zrobiłem. To jest moje zdrowie, moje życie. Kuruję się, wykuruję się. Pamiętaj teraz, chłopie, to ja mam nad tobą przewagę. Bo ja już nie piję drugi tydzień w ogóle. I powiem ci szczerze, że mnie nie ciągnie. Ani do papierosów, ani do chlania. Natomiast jeżeli ty jesteś taki odważny, bo jednak trzeba mieć trochę odwagi, żeby po prostu... Bo mógłbym wyjść stamtąd, ze szpitala i pierwsze co zrobić, to pójść na browara, nie? Z tym, że pamiętaj, Strusiu głupi, że ja to zrobiłem sam, przed szpitalem. Ja odłączyłem to dokładnie bodajże w poniedziałek. Sam, wszystko. Od papierosów po alkohol, zero. Nie było nic, dopiero chyba w czwartek chyba wyskoczyłem już na szpital, nie? Bo już nie było trochę zbytnio. Chyba w czwartek, albo we wtorek, albo w środę. No jakoś tak, mniejsza o większy, słuchajcie. No. W każdym razie ja zrobiłem to sam. Mnie nikt do niczego nie namawiał. Ja zrobiłem to sam. I teraz zobaczymy, czy jesteś taki sprytny i czy sam kiedykolwiek odstawisz swoją narkomanię w postaci rozpuszczalników, bo nie powiesz, że nie ćpasz, bo ćpasz, bo ćpałeś przy mnie, ja to nagrywałem, wszyscy to wiedzą, wszyscy to widzieli, a ty walisz głupa takiego, że się w głowie nie mieści. Zobaczymy, czy ty będziesz potrafił odstawić, bo ja już nie mówię o wódce, jak przyjeżdżają widzowie lub, no najczęściej widzowie jak przyjeżdżają, to wódeczka się leje lub z panem RODO. Leje się, bo wiem, bo mam swoich świadków. Zobaczymy, czy ty jesteś w stanie odstawić na zero, czyli zapomnij o rozpuszczalniku w ogóle. Zapomnij, że taki istnieje. Bo ja przychodzę koło piwa, dla mnie jest to obojętne. Może stać, może nie stać. W dupie mam te piwo. W dupie mam wódkę, w dupie mam kuwina. Mam to w nosie. Już powiem ci szczerze, że nawet się przyzwyczaiłem do tego, chłopie. No. I powiem ci, że szczerze jestem zadowolony. Staję sobie elegancko rano, superancko. Jem śniadanko. Fakt. Mam tylko tą dietę ciężką, no. Taką ciężko się przyzwyczaić, słuchaj. Do zupełnie innej diety, więc kupa soków, kupa mleka i takich delikatnych rzeczy gotowanych przede wszystkim. Także zobaczymy, na ile ty jesteś sprytny i sprawny. Bo z tego co wiem, co oglądałem wczorajszy film pana K, to już znowu wybyłeś. Jakąś torbę wziąłeś czy coś i wybyłeś, nie? No, pewnie, że wrócisz. Teraz pojechałeś sobie ten posterunek podresować i mużek. Tak, tak będzie. No, nie pojechałeś na pewno na zawody pływackie i tego, i słuchaj, i zobaczymy na ile ty, skoro jesteś taki mądry w gębie, na ile ty jesteś w stanie przestać w ogóle wąchać i w ogóle pić. Zobaczymy, bo ty pokazujesz to mleko i tak dalej. Dobrze wiemy, że to nie jest tylko prawda, mleko stoi, bo stoi, a pod spodem stoi kilka piw, no.
No, aha, jeszcze jedna opcja. Jak pan Krzysztof będzie to widział, to weź wyślij do mnie tego pana RODO, bo tam stoi u mnie jego paczka. Ja sprawdziłem, bo ja sprawdzam, co tam jest, żeby nie było przypału. Tam są dla niego ciuchy, czteropak, piwa, gdzieś jakieś 20 zł się wala. Nie wiem, gdzie one tam się walają, bo ja nie szperałem. Wiem, że jest czteropak, żubra. Niestety ja nie mogę skorzystać. Widzisz, Krzysiek, ile plusów teraz będzie. Co przyjdzie do mnie piwo, to będę musiał wam oddawać. Bo ja z niego nie skorzystam. Nie wiem, przekaż to dla RODO, bo ja wam tych paczek nie będę nosił. To jest twoja paczka, znaczy to jest paczka w sumie pana RODO. I niech on se odbiera, niech idzie tutaj za Zodiakiem pod płot. I może mnie trafi, to ja mu to przekażę, bo ja nie będę tego długo trzymał. Ja to postawię na podwórko, zmoknie to zmoknie. Ja nie będę grać u siebie chaty, bo to jest dosyć duże pudło. No i właśnie, o, jeszcze raz, Majorku, widzisz, jak ci Krzysiek może załatwić teraz? Jesteś mu winien pieniądze, jakby nie było. Jesteś mu winien kasę. Jesteś mu winien kasę za mieszkanie i za tego. Nie wiem, czy jest prawnie możliwe to przywłaszczenie cudzego mienia na poczet zadłużenia na mieszkanie. Tego to nie wiem, bo aż tak to się nie znam. Być może, że tak można. No, także sam se nagrabiłeś. Od 9 maja rozpoczyna się ciąg wydarzeń określany przeze mnie aferą cukrzycową. Zrobiłem o niej cały odcinek, znajdziecie go jako kolejny punkt playlisty zaraz po tym odcinku, więc nie będę tutaj już się powtarzał, dam zatem tylko skrótowy zarys. Krzysiek miał 600 jednostek cukru i zaczął odchodzić po prostu od zmysłu. Major i RODO nie potrafili wezwać karetki czy jakiejkolwiek innej pomocy, by po prostu Krzyśkowi ktoś udzielił chociażby właśnie ten cukier zmierzył. Musieli więc po kilku dniach zastanawiania się, co tutaj zrobić, kiedy już właściwie Konon praktycznie nie kontaktował, zadzwonić po Pawła z Warszawy, który też przyjechał z Warszawy na szkolną, co chwila czasu minęła, zobaczyć, jak wygląda ten faktyczny stan i dopiero wtedy wezwał karetkę pogotowia. Dzięki czemu uratował Krzyśka, bo pewnie jeszcze kilka godzin z tymi wybitnymi właśnie panami i niestety by już się całkowicie przekręcił. Odzyskując siły, Meksykano beszta Majora za totalną znieczulicę i nieporadność w stosunku do człowieka, dzięki któremu ma dach nad głową, dzięki któremu przestał być wiecznym bezdomnym. Wyjście Krzyśka ze szpitala było momentem, który niósł za sobą z jednej strony niepokój, a z drugiej nowe nadzieje. Ja osobiście wychodziłem z założenia, że Krzysztof po tych wszystkich ciężkich doświadczeniach, które, jak sam deklarował, były dla niego traumatycznym przeżyciem, zmieni się i zacznie traktować z szacunkiem otaczających go ludzi, bo to również zapowiadał. Inni bali się, że po prostu tak Krzysiek, zostawiony bez opieki medycznej, po 3 tygodniach wróci na sygnale do szpitala, bo sam nie będzie w stanie się kontrolować z jedzeniem właśnie cukru, tłuszczów i innych właśnie rzeczy, których jeść nie powinien. No i co? Ani jedno, ani drugie się nie sprawdziło. Następuje 8 dni wiecznej zgody, o których również zrobiłem oddzielny materiał, również znajdujący się w playliście. W wielkim skrócie, nie udało się zakopać topora wojennego między szkolną a Boboli, a intryga z rzekomym przechwyceniem paczek przez Meksyka rozbudowała się już naprawdę do granic absurdów. Uniwersum jednak straciło swój pęd. Krzysiek przestał prawie w ogóle nagrywać, Major oprócz Michy i Łychy głównie nitro tripował, a Meksyk wraz z rozpoczęciem w pewnym sensie nowego życia musiał też poszukać jakiegoś nowego, bardziej takiego, ustatkowanego pomysłu na prowadzenie swojego kanału. Najlepsze pojedyncze akcje, które w tym okresie się odbywały, jak grillowy pogrom widzów, szczyt bębeństwa na szkolnej 17, podlaska tragedia antyczna, Kononowicz vs marsz LGBT, zostały już przeze mnie nagrane, omówione w oddzielnych filmach, które znajdują się jako kontynuacja playlisty serialu Uniwersum sezon 2019,
Właściwie aż do grudnia uniwersum jako takie się zapada. Nie dzieje się w nim nic szczególnego. Widowisko traci widzów i pogrąża się w chaosie. Krzysiek prawie nic nie nagrywa na swoim kanale, co podobno ma być wynikiem zajęcia komorniczego na jego koncie. Plotki głoszą, że stwierdził, że woli na złość komornikowi nie zarabiać nic, albo bardzo mało i nie nagrywać, niż nagrywać, zarabiać troszkę mniej przez te właśnie potrącenia komornicze, ale w końcu spłacić swoje długi i już później zarabiać normalnie. Suchy fatalnie pogrąża się w nitro do stopnia, którego w zasadzie chyba nikt nawet wcześniej nie mógł przewidzieć. Zostaje nagrany kilka razy w lesie podczas koneserskich przygód, ściągnięty do karetki pogotowia, aż w końcu pod Pawłowym przymusem idzie na tydzień do Choroszczy, dzięki czemu w ogóle rok 2019 przeżył. Oczywiście po wyjściu cały czas nadal nitro tripuje, ale już nie tak zabójczo regularnie jak wcześniej. Meksyk na trzeźwo szuka nowej formuły swojego kanału, zmagając się z nieprzychylnym odbiorem właściwie aż do czasu majorskiej Choroszczy. Ten taki odbiór był jeszcze jego bardzo negatywny. Przekonanie widzów, że jest trzeźwy i że nieprawdą są rozpowszechniane plotki, iż tak naprawdę to ukradkiem podpija, ale tylko tak delikatnie, żeby nie było po nim widać, również zajął mu mnóstwo czasu, żeby właśnie te plotki obalić. W grudniu na szkolnej dochodzi do niezwykłych wydarzeń i wcale nie chodzi tu o węgiel od Zbigniewa Stanogi z tęsknioną za strusiem Klaudię, lecz o niejaką Monikę, która pomogła spełnić marzenia wielu widzów oraz groźby z wielu majorskich filmów i wyprowadziła strusia do spółki ze swoim gachem ze szkolnej do Krakowa. Tam też uwodząc i flirtując z nitroszczurem zniszczyła swój własny związek właśnie z rzekomym gachem oraz rozpoczęła matkowanie suchemu, które skończyło się wysłaniem go na prywatny odwyk za 13 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że Wojtek poszedł tam wierząc, że po wyjściu z tej terapii Monika się z nim zejdzie na stałe i będą razem. A ta, gdy tylko on zaczął tam w tym ośrodku siedzieć, zaczęła ponownie tutaj a to kontaktować się z Krzyśkiem w jakichś takich różnych rozmowach, trochę formalnych, trochę nieformalnych. Tutaj znowu kontakt z gachem powrócił, co po prostu doprowadziło do tymczasowego kryzysu między nią a Wojtkiem, bo ten się wściekł. Ale to jeszcze nic. Ciekawe, co Wojtek powie, gdy się dowie, że podczas lajta ze Sławkiem na propozycję roznegliżowania swych górnych partii ciała za 50 zł odpowiedziała kontrofertą, że tak, że wszakże jest gotowa taką rzecz zrobić, ale za 5 tysięcy. Wydaje mi się, że wyniknie z tego jeszcze gruba afera, której ofiarą padnie Sławek właśnie. Ciekawe również, czy o tym małym skandalu obyczajowym w ogóle wie jej syn, który dzwonił do Krzyśka z pretensjami, że ten niedobry Krzysztof to nastaje na godność jego czcigodnej rodzicielki. Krzysiek oczekuje, że major po terapii wróci do niego, major się zarzeka, że do Krzyśka nie wróci. Wszystkie meandry tych wydarzeń krakowsko-belwederskich również już podsumowałem, również znajdą się one jako pozycja w playliście. Niemiecki kręci filmy z Janem Eł, który powoli staje się zastępczą osią starego uniwersum. Meksyk streamuje gry, komentuje sytuację Majora i nagrywa z Krzyśkiem gnioty, no i tak to właśnie jest na dzień 26 lutego 2020. Omówienie poszczególnych postaci. Sprawy ogólne. Rok 2019 i początek 2020 to czas, w którym główni bohaterowie zaczęli pojmować, czym jest trolling i że nie każdy, kto dzwoni i przedstawia im jakąś przełomową wiadomość, mówi prawdę. Belweder opływa w bogactwo i przepych do tego stopnia, że szkolną w szczytowych momentach stać na najęcie łosia,
który pieczołowicie wykonuje wszelkie zlecone prace w Belwederze, których pozostałym mieszkańcom szkolnej 17 po prostu z lenistwa robić się nie chce, bo to też nie są jakieś wielkie rzeczy. Regularne filmy i lighty robi właściwie tylko Meksyk. Na przełomie tych lat Meksyk i Krzysiek trafili do szpitala, a major dwukrotnie na odwyk. Raz do Choroszczy i raz do prywatnego ośrodka pod Krakowem. Od czasu, gdy Meksykowi nie chce się kłócić ze szkolniakami, uniwersum właściwie traci większość swojej dynamiki i paliwa, na którym jechało przez ostatnie 2 lata. Konon. Niezwykle ważnym i przeoczonym punktem w kreowaniu się tej postaci były 3 nieprzyjemne incydenty, podczas których Krzysiek został fizycznie skruszony troszeczkę i sprowadzony na ziemię. Raz dostał splaskacza od sąsiada, drugi raz został rzucony właśnie dosłownie na glebę przez jakiegoś randoma na polanie przed domem, notabene na tej samej polanie, na której on przepędzał dzieci przed laty. I trzeci raz został pobity podczas włamania i ataku na Belweder, którego to przyczyną był nieobecny w krytycznym momencie major Suchodolski. Krzysiek oficjalnie na filmie postanowił wziąć się za siebie i od tej pory teraz dość często groził majorowi, Meksykowi, Fiodorowi, Janowi oraz widzom, że ich uderzy. A w niektórych przypadkach nawet to zrobił. Krzysiek po pobycie w szpitalu ewidentnie wypalił się, jeśli chodzi o uniwersum i YouTube'owe kręcenie. Mu się już po prostu nie chce. No chyba, że ktoś przyjdzie do niego, nagra go i wrzuci na YouTube'a. No to wtedy tak, coś tam wtedy nagra, coś tam powie, ale to zupełnie nie jest ten sam ogień, co kiedyś był w tym człowieku. Nad szkolną ciąży jakaś klątwa, bo po raz kolejny Krzysiek został napadnięty i okradnięty we własnym domu, po raz kolejny przez amatorów, którzy dali się złapać i po raz kolejny major nie pomógł mu w krytycznym momencie, bo najpierw narozrabiał, a potem gdy przyszli ci, których sprowokował, to akurat ten przebywał w lesie. Warto też zauważyć, że znów obnaża się pewna pazerność Knura, gdyż oskarżył tychże gości, którzy ukradli ten monitoring z domu, bo wynieśli ten monitoring właśnie w celu takim, aby nie zarejestrowano ich twarzy, a raczej żeby ta zarejestrowana już twarz nie została zidentyfikowana przez policję, to przy okazji Krzysiek złożył doniesienie, że oni ukradli mu 4000 zł z portfela, które trzymał w gotówce. Akurat tak przez przypadek, akurat tego dnia. Oczywiście później wyszło nagranie, gdzie Paweł z Warszawy obnażył Krzyśka, tak, nagrał go podstępem, gdzie Krzysiek się przyznaje, że zgłosił, że oni ukradli mu 4000 zł, a tak naprawdę to w tym portfelu miał same rachunki jakieś drobne, tam mówił o jakichś, nie wiem, 200-300 zł, a ja tak naprawdę myślę, że tam w tym portfelu absolutnie nic nie było i Krzysiek całą tą kwotę sobie zmyślił, bo pomyślał, że dzięki temu uda się jeszcze mu takie dodatkowe odszkodowanie sobie załatwić, prawda? Od kiedy Krzysiek nie miał możliwości kłócenia się z Meksykiem, będąc podpuszczanym, ale i z własnej woli zaczął najeżdżać na Wojtka coraz bardziej, a to nastając, żeby się wyprowadził, a to żeby się przyznał do nitrotripowania i tak dalej, i tak dalej. Wojtek w końcu w tej konsekwencji tych wszystkich wydarzeń jeszcze częściej, jeszcze bardziej wychodził i znikał na całe dnie, bo tym bardziej po prostu wolał uciekać, powiedzmy, do swojego nałogu i tam sobie radzić z rzeczywistością, niż po prostu coś sobie z Krzychem wyjaśnić. Gdy Suchy wyjechał z krakowską syrenką, jedyne co Krzyśkowi zostało to szantażowanie majora oraz przy okazji wiewióry zagarnięciem wojtkowego samochodu, co też już się wszystkim stronom przejadło. Słowem, Krzysio Misio nudzi się i ma wielką nadzieję na powrót majora,
aby mieć znowu no, trochę rozrywki w tym życiu, tak, żeby móc czasem z majorem sobie fajnie pogadać, tak, pocieszyć się jak za starych lat, za starych dobrych lat, jak jeszcze mieszkali razem, no i też, żeby od czasu do czasu rzecz jasna się z nim pokłócić. Za tym wszystkim myślę, że on bardzo, bardzo tęskni. Mówiąc o potężnym Warmianinie, trudno nie wspomnieć o długotrwałej, lecz zakończonej klasyczną klątwą szkolnej współpracy z Fiodorem, który próbował robić, no, jakąś formę uniwersum z samym Krzyśkiem, ale no jednak to nie było to samo, co wydarzenia sprzed 2019 roku. Stan zdrowia wiecznego kandydata jest obecnie niepokojący. Wiele wskazuje na to, że jeśli nie uda się w najbliższych kilku miesiącach z własnej woli na leczenie, to cukrzyca po prostu znów się o niego upomni. Chyba nie ma co po raz setny powtarzać, że w 2019 roku Wojtek no, miał głównie ciąg do materiałów budowlanych oraz no, zasłynął swoją totalną bezradnością wobec niemalże schodzącego na cukier Krzyśka. Zatem przejdźmy nad tym, co oczywiste, do tego, co głębiej. W cieniu różnych charakterystycznych zachowań strusia od dawien dawna pozostawała potrzeba najlepiej miłości albo chociaż jakiejś głębszej relacji z kobietą. Jedną takową relację miał, ale Konon oczywiście mu ten związek rozbił, więc następnie nastała afera małolatowa, w której to dziewczyny po prostu zrobiły sobie żarty i z niego, i z Krzyśka, więc nic z tego nie wyszło. Również odbyły się na lajcie publiczne zaloty i no, dosyć górnolotne deklaracje w stosunku do Zuzi z podlaskiej tragedii antycznej, ale w sumie summa summarum skończyło się obecnie na Monice, która jest wzorową femme fatale, wabi mężczyzn i wciąga w kłopoty, nawet gdy teoretycznie chce dobrze. Więc Wojtek pod jej skrzydłami leczy się z Nitro, co jest pewnym plusem, ale jest poniewierany emocjonalnie i to tak naprawdę srogo poniewierany emocjonalnie, co jest niestety minusem. Jednakże, żeby tu nie wyszło, że Suchy to jakiś niewinny, bezbronny i pokrzywdzony, biedny chłop, wykorzystany przez złych ludzi, trzeba odnotować, że jest on zaraz po Krzyśku największym niewdzięcznikiem i egoistą, o jakim słyszałem. Krzyśkowi nawet nie raczył na odchodne podziękować za kilka lat udostępniania mu mieszkania za darmo. Jaki Krzysio jest, taki jest, ale gdyby nie on, to Szyjor byłby cały czas na ulicy szarym, zwykłym, bezdomnym narkomanem. Mimo to nie poczuł się, żeby podziękować Konanowi, a gdy już będąc w Krakowie swoim egoizmem uraził wszystkich, którzy chcieli mu z dobrego serca pomóc, zaczął coś tam wspominać, że dziękuję Monice, ale też wyglądało to bardziej jak próba uzyskania pewnego celu, niż realne podziękowanie od serca za dobro, które zostało mu okazane. Te emocjonalne wyrachowanie chyba najbardziej jednak objawiło się w ramach słynnego napadu na szkolną pod koniec 2019 roku, kiedy to major wrzucił film, na którym widniał wizerunek widza. Wissen poprosił Suchodolskiego, by ten no, wymazał go z kadru, co też obecne narzędzia YouTube'a bez większych trudów umożliwiają. Wojtek oszukał go, ustawiając film jako prywatny i mówiąc, że sprawa została załatwiona. A gdy oczywiście minęło trochę czasu, znów uczynił nagranie publicznym, co doprowadziło do wściekłości wyrolowanego fana uniwersum. Pod nieobecność majora, który był na wiewiórkach, gość ten wraz z ekipą wtargnęli do Belwederu celem siłowego usunięcia nagrania. Niestety, na miejscu nie zastali Wojtka, do którego mieli pretensje, był natomiast Krzysiek, któremu podczas szarpaniny, no jakby nie patrzeć, no wdarcia się do domu, napadu, dostało się na łypę. Chłopaki zabrali monitoring, by nie można było przekazać ich wizerunku policji, natomiast Konon na policji, tak jak już wcześniej wspomniałem, złożył słynne fałszywe zeznania, gdy tylko tamci zostali
złapani. No ale to nieważne, bo najważniejsze jest to, że teraz Wojtek domaga się, aby Konon oddał mu pieniądze za monitoring, który znajduje się cały czas na policji, bo jest dowodem w sprawie, bo został skradziony, gdy Warmianin był w domku, więc właściwie to wina Krzyśka, nie? I to Krzysiek powinien za to odpowiadać. Major zupełnie w całej sytuacji nie widzi swojej winy, a konkretnie tego, że napad na Belweder i oklep, który otrzymał Krzysiek, był właśnie z powodu jego perfidnego oszustwa. Oczywiście rok na szkolnej nie mógł się obyć bez zakupu nowych rzęchów i licznych afer samochodowych. Struś bez prawa jazdy po raz kolejny kupuje samochód, na którego utrzymanie go nie stać. Audi A4 zamiast być dla niego jakąś ostoją bezpieczeństwa, na przykład w Nowym Mieście, zostaje w Białymstoku na posesji Krzyśka, który wyjazd ze swojej posesji zawala węglem i ogłasza, że samochodu po prostu nie odda, póki szyjor nie rozliczy się z nim za mieszkanie. Major został przez Krzyśka w ten sposób zagoniony w kozi róg. Właściwie nie ma jak sprzedać samochodu, nie ma jak zabrać samochodu, a do tego wszystkiego za chwilę trzeba będzie opłacić po raz kolejny OC, mimo iż on naprawdę już tego samochodu nie chce, tak po prostu w ogóle nawet nim nie jeździ i w ogóle nie będzie mu przydatny. Jednym z większych zwrotów akcji w uniwersum była sytuacja, gdy Wojtek policzył sobie, że z samego YouTube'a zarabia no jak dla siebie wystarczająco, więc właściwie nie opłaca mu się robić lajtów. Z chwilą, gdy lajty sobie odpuścił, akcja serialu no, posypała się, nastąpił totalnie odpływ niezaangażowanych widzów i nad widownią, nieznacznie, ale zaczęła brać górę ta część, której głównym dążeniem było hejtowanie Wojtka i trzymanie szkolnej na takim totalnym minimum egzystencji. Takie przejawy brania góry przez tą grupę pojawiły się już nawet nieco wcześniej, gdy obiecywano solidne nagrody pieniężne pierwszemu redaktorowi, który nagra Majora w lesie. Lajty w jego wykonaniu zostały wznowione dopiero na prośbę Moniki, której no chciał zaimponować, przez co no też również nie chciał odmówić. Jednakże przede wszystkim szyjor wiedział już dobrze, czym jest trolling, nie reagował emocjonalnie ani na dobre, ani na złe wieści. Stary, nudny scenariusz odpowiedzi na wszystko typu o, dziękuję, za 3 złote był w kółko powtarzany. Na domiar złego Lighty odpalał w tym samym czasie co Mexicano i chyba raz w tym samym czasie co Krzysiek, doprowadzając do wojen lajtowych, które z Kretesem przegrał. Jednakże dowiedzieliśmy się od Moniki, że zawrotny dla Wojtka styczeń był również jego życiowym apogeum finansowym. Tylko w tym jednym miesiącu zarobił 14 250 zł ze swojego YouTube'a i live'ów. Pieniądze pieniędzmi, przeznaczenie przeznaczeniem. Wszystko wskazuje, że suchemu nie uda się oszukać przeznaczenia i że w marcu pojedzie na chwilę do Białegostoku, by zostać u Krzyśka na zawsze. Meksyk. Im bardziej Major wypierał się leśnych eskapad, tym bardziej Meksyk, komentując to, zyskiwał przychylność publiki. Zresztą był jednym z tych, którzy bardzo sensownie twierdzili, że póki Major sam nie będzie chciał się leczyć, to żaden pobyt w Choroszczy nic mu na dłuższą metę nie da, co okazało się oczywiście prawdą. Od kiedy Jarek wytrzeźwiał, przestał wchodzić w pyskówki z mieszkańcami ulicy Szkolnej, a w dodatku ku zaskoczeniu wszystkich wyprowadził się z ulicy Boboli. Jeśli chodzi o konflikty, to od czasu do czasu wchodzi w zatargi ze Sławkiem, które jednak nie są nawet w procencie porównywalne do dawnych wojen na tle szkolna Boboli czy do słynnej bitwy na Łuku Knurskim. Mimo wszelkich postępów, jakich no, Meksyk dokonał w tym właśnie omawianym czasie, część widzów cały czas ściga takimi ciemnymi kartami popełnionych różnych spraw w alkoholowej przeszłości
ale jednak większość obecnie jest raczej za nim niż przeciwko niemu. Ba, nawet można odnieść wrażenie, że na dzień dzisiejszy jest największym wygranym z całego uniwersum, jeżeli chodzi o życie prywatne, jeżeli chodzi o kanał, jeżeli chodzi o w ogóle rozwój swojej osoby i swoje życiowe postępy. Fiodor. Niezwykła cykliczność zdarzeń. Pierwszy raz potężny warmianin odwołał go ze stanowiska chyba w styczniu 2019 roku, a kolejny raz stanowisko zostało utracone jakoś tak też w lutym 2020. Fiodor próbował ciągnąć uniwersum w czasie, gdy ono samo się zamykało, jednak wypalenie i znudzenie Krzyśka było zbyt duże, by zrobić coś bardziej wartkiego niż szukanie majora po lasach, Krzyśkowe wymuszone płacze i ogłaszanie się męczennikiem. Nawet lajty z Kononem nie były już takie same jak kiedyś, bo nie dawał się podpuszczać troll donatom, a sam też nie miał jakichś szczególnych expose do wypowiedzi i przekazania. Choć obecnie za słynną Coca-Colę redaktor ma z Krzyśkiem na pieńku, to sądzę, że go jeszcze w tym roku na szkolnej zobaczymy. Sławek. Im bardziej uniwersum zwalniało tempo, tym bardziej Sławek próbował robić takie materiały, które zwolnienie zrekompensują. Ale niestety ma on na sobie niezdejmowalne piętno, które sprawia, że nawet jak nagra coś naprawdę dobrego, naprawdę przydatnego, to i tak zostanie zmieszany z błotem. Chyba wszystkich to zastanawia. Co sprawia, że Sławek nadal trzyma się uniwersum? Chyba nigdy się nie dowiemy. Tak czy inaczej odegrał wielką rolę w pierwotnej fazie odsłaniania swoich motywów przez krakowską syrenkę, do czasu, gdy ta nie założyła Konopedii Premium, na której to już bezpośrednio wywióra publikuje wybrane przez siebie materiały, to tak naprawdę, by chociaż troszkę orientować się, o co wiewiórze chodzi, co ona robi, jakie ma plany i w ogóle jak wygląda jej, nazwijmy to współpraca z majorem, to Sławek był jedynym źródłem tych informacji i myślę, że tutaj było to mimo wszystko pożądane. Sławek również walczy z alkoholem i z tego, co można zauważyć po jego kanale, nie mamy już drunk lightów z Niemiec ani innych dziwnych rzeczy, więc wszystko wskazuje na to, że tą walkę powoli zaczyna wygrywać. Paweł z Warszawy. Paweł w 2019 roku uratował życia naszych ulubionych dwóch łochudrów, Krzyśkowi i Majorowi. Oczywiście zero jakiejkolwiek sensownej wdzięczności ze stron uratowanych panów. Gdy rozpoczął otwartą wojnę z Moniką, najpierw wspierał go Gach, po czym tenże Gach zmienił front i stronnictwo krakowskie zjednoczyło się przeciwko Pawłowi. Dodatkowo uniwersowy Apoloniusz Tajner ogłosił świętą wojnę z hejterami oraz upublicznienie wszystkich rozmów z Majorem, by następnego dnia po tych wartkich i bardzo ostrych zapowiedziach wyczyścić swój kanał i tymczasowo się zaszyć. O Pawle zrobiło się cicho, ale wydaje mi się, że dużo wskazuje na to, iż 9 marca będzie czekał na Majora pod krakowską Choroszczą. Monika. Monika weszła w uniwersum z taką bardzo pewną siebie i dumną postawą, jednak im bardziej brnęła do swojego celu i wydawało się, że odnosi jakieś sukcesy i zdobywa kolejne szczyty, tym więcej trupów po niej zostawało. Zniszczony związek z Gachem, zantagonizowanie wcześniej przychylnego sobie Pawła, wojna z Krzyśkiem, posprzeczanie się z Majorem i finalnie grożenie ośrodkowi, w którym Major przebywa. Krakowska syrenka dostała syndromu obężonej twierdzy i wszystkich wokół straszy pozwami. Jedyną osobą, z którą nie udało jej się jeszcze skłócić, jest właśnie Sławek. Nie ma sensu setny raz się powtarzać, że bezczelnie kokietowała Majora, robiąc mu wyraźne nadzieje, ale z drugiej strony, gdyby Major nie wyjechał do Krakowa razem z nią i nie był tam pod jej skrzydłami, bardzo możliwe, że po prostu którejś leśnej nocy po prostu by zamarzł
po prostu by zamarzł albo załatwił sobie poważne odmrożenia i stałe uszkodzenia. Dlatego więc Szczurołapkę trudno oceniać jednoznacznie jako postać dobrą lub niedobrą. Na pewno skomplikowaną, która będzie się starała jeszcze odegrać znaczną rolę w życiu Wojtka i w uniwersum. I jestem przekonany, że nawet jak Wojtek wróci na szkolną, to Monika nie da o sobie zapomnieć. Jan Eł Borodo. Ten bohater przeszedł intrygującą drogę. Zaczął skromnie, od bycia parobkiem potężnego warmianina. Będąc źle traktowanym i marnie opłacanym, dostrzegł dla siebie niezwykłą szansę podczas bitwy na łuku knurskim. Nagle z pomiatanego parobka zaczął być dobrze opłacanym najemnikiem, o którego strony przez chwilę wręcz się przebijały. Obecnie wzięty przez niemieckiego podskrzydła przy wsparciu okazjonalnych uniwersowych redaktorów rozkręca własny kanał, robi lajty i zaczyna mieć jakieś źródło utrzymania. Podpuszczany od czasu do czasu dokonuje podjazdów i zaczepek w stronę szkolnej 17, a jak już wcześniej wspomniałem, trudno jest skłonić Krzysztofa do takiej wojny jak kiedyś, więc raczej są to znowu substytuty niż prawdziwe uniwersum. Lejtnant Saroszuk vel Sarosiek vel Starosiek. Plotki o śmierci nie zostały wciąż potwierdzone. Widzowie odpowiedzieli na apel i udali się na cmentarz, by sprawdzić, czy może na nagrobku widnieje zdjęcie pochowanego. Niestety, takowego nie ma, więc nic pewnego nie można powiedzieć o zaginionym lejtnancie, poza zasugerowaniem się mapą częstotliwości występowania nazwisk w danym regionie, z której można wyciągnąć taki wniosek, że osób o takim nazwisku jest całkiem niedużo w skali Polski. One są głównie skupione na Podlasiu, co zwiększa szanse na prawdziwość teorii odejścia lejtnanta do krainy wiecznych bitew. Mario. Mario przestał mieszkać w krzakach i pogodził się z rodziną. Stara się być trzeźwy, wydaje się w miarę zdrowy i dostał nawet pracę stróża nad starosielską zamkniętą fabryką. Przepędza stamtąd amatorów przygód, urbexu oraz łażenia po dachach, a od czasu do czasu nagrywa vlogi z Meksykiem. Wydaje się, że wszystko co było trzeba to już omówiłem, tak więc to już wszystko na dziś i chyba na dłużej. Pewien sens kronikarskiej misji przy obecnym formacie uniwersum, który jest dosyć bardzo stateczny i opiera się o jakieś wymiany zdań o pogodzie i anegdotki jakieś stare z życia bohaterów, jak dla mnie się skończył. Zdążyłem się również troszkę wypalić i potrzebuję tymczasowo, niestety, ale skupić się na innych, bardziej istotnych rzeczach. Kto wie, może kiedyś jeszcze tu wrócę, może jeszcze coś kiedyś ciekawego tu wrzucę. Chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować za te kilkanaście miesięcy wspólnego pasjonowania się tematem białostockiego uniwersum, gromadnego analizowania wydarzeń i historii poszczególnych bohaterów. Mam nadzieję, że dało wam to trochę rozrywki i od czasu do czasu wyrwało z luźnej, szarej rzeczywistości do świata Belwederu, Boboli i białostockiego Sherwood. Tak więc definitywnie to już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.